Po raz pierwszy w końcu, można rzec, mamy przyjemność gościć na naszej skromnej antenie przedstawiciela GKM-u Grudziądz, świeżo upieczonego, chociaż no świeżo, to już trochę jednak od tej nominacji miesięcy minęło, menadżera na nadchodzący sezon 2024, Roberta Kościechę. Witaj serdecznie w naszych skromnych progach. Witam Ciebie, Darku, witam wszystkich oglądających i słuchających nas. Świeżbi mnie, żeby zapytać o okres przygotowawczy, ale odwrócę na chwilę kota do góry nogami i zapytam Cię o to, jakie to jest uczucie, wiedząc, że za chwilę zadebiutujesz właśnie w roli menadżera ekstraligowego klubu. Czy w ogóle to do Ciebie już dotarło? Dotarło. No, okres zimowy jest suchym jak gdyby okresem dla kibiców, dla osób, które się interesują żużlem, ale my troszeczkę pracy mamy. Byliśmy na obozie 2 tygodnie temu. W zimę też pracujemy z młodzieżowcami u nas w klubie, więc ten okres jest duży. Dużo jest spraw, troszeczkę więcej jest troszeczkę spraw związanych z torem, z bandami, z innymi rzeczami muszę przypilnować, ale mam znakomitych ludzi w klubie, którzy pracują i zajmują się tymi sprawami, więc naprawdę się cieszę, że akurat pracuję w Grudziądzu. A w trakcie meczów ligowych trochę tak wybiegam, bo jeszcze o nadchodzący sezon będę pytał, ale planujesz dobrać sobie kogoś do takiej bliższej pomocy w trakcie parkingu, jak to było wcześniej, duet Ślączka-Kościecha, czy raczej to będzie solówka? Nie. Ja do pomocy mam kierownika Rafała Wojciechowskiego, także dwójkę mamy. Jeszcze myślimy nad jednym chłopakiem do pomocy, takim stricte, jeżeli chodzi o niektóre rzeczy. Ale tak to z Rafałem Wojciechowskim będziemy jak gdyby ten duet tworzyć na meczach ligowych. Rozumiem. To wróćmy na chwilę do tego obozu. Nie będę pytał o szczegóły, ale zadam takie pytanie, bo wiadomo, że byliście w Lloret de Mar w Hiszpanii. I ile w takim obozie jest, bo to teraz jest taka moda, żeby właśnie do Hiszpanii, zwłaszcza na rowery, jeździć ostatnio. Ile w tych takich obozach jest integracji, a ile stricte obozu przygotowawczego? To powiem tak, ja jeździłem kiedyś 21 lat na żużlu i też już na obóz miałem. Taki obóz, który zrobił, jak był w tym roku w Grudziądzu, był to pierwszy obóz taki stricte dla całego zespołu, tygodniowy wyjazd gdzieś za granicę. Ja bardzo nalegałem prezesa Marcina Morawskiego, żeby zgodził się na taki obóz. Wiadomo, że to nie są tanie rzeczy w cudzysłowie. Ale prezes na to przystał. Wybraliśmy Lloret de Mar. Na pierwszą chwilę był to, że chodziłem sobie na krosówkę, zrezygnowałem z tego, ponieważ troszeczkę miałem obawy pod takim względem, że gdzieś za dużo tych chłopaków będzie jeździło, jakieś mogą być nieprzyjemne wypadki, więc wymyśliłem, że będą to rowery. 4 dni rowerów. Do tego mieliśmy popołudniowe treningi rozciągające, zabawowe z chłopakami. A kondycyjnie, no jak wspominałem, jeżeli bym chciał, to po prostu tylko bym krzywdę chłopakom zrobił, a na pewno gdybym bardzo mocno treningi wprowadził, na pewno nie byłoby to na dobre. Proszę powiedzieć, bo wiadomo, że Jason Doyle i to głosem całego zespołu został kapitanem na nadchodzący sezon, a to, bo to głosowanie wiadomo było, a kto, proszę powiedzieć, jest taką duszą towarzystwa? Jest tak. Ktoś taki w tej nowej kadrze, który no, gdzieś rozładowuje tę atmosferę, czy ma ku temu predyspozycję? Tak, trener Robert Kościecha. To właśnie chciałem powiedzieć. A taką najbardziej, taką wesołą duszą towarzystwa to Jamie Molitzi, naprawdę bardzo fajny chłopak. Ja już go obserwowałem w Leszny, gdy w niektórych zawodach, gdy miałem styczność, gdzieś tam przyjeżdżałem, a naprawdę bliżej go poznali, naprawdę bardzo fajny chłopak i też fajna rzecz, że potrafi troszeczkę, bo mieszka cały czas w Polsce z żoną i z dziećmi, ale ma styczność z Polakami, naprawdę dużo rozumie po polsku, więc niektóre słowa po polsku wtrąca, są bardzo fajne, wesołe i bardzo naprawdę ma poczucie dobrego humoru.
końcu ci zagraniczni uczą się polskiego. Tak jest. A powiedz, tak wrócimy troszeczkę do twoich początków trenerskich, bo być może kiedyś uda nam się zrobić wywiad, taki troszeczkę taką posiadówkę, gdzie pogadamy o tej karierze, o tych 21 latach, ale a propos trenerki, to czy to był jakby naturalny, logiczny wybór dla ciebie, że skoro tyle lat na tym jeździłeś, tyle zębów zjadłeś i tak dalej, tyle żwiru w zęby weszło, że to było po prostu coś, co jakby będzie naturalnym przedłużeniem swojego bytu na tej ziemi, czy jakby to gdzieś w środku jakby poczułeś zew jakiś do tego, że jednak, kurczę, chciałbyś tę iskierkę dalej przekazywać innym? To nie jest tak, bo jakby tak było, to by wszyscy zawodnicy byli później trenerami. Nie każdy zawodnik nadaje się na trenera. I to często jest tak, że mistrzowie świata wielokrotnie i gdzieś tam nie spełniają się funkcji trenera, bo nie mają możliwości, nie potrafią dotrzeć do zawodnika. Mi zawsze podobało się, jak będę jeszcze zawodnikiem, czy w Bydgoszczy, czy w Gdańsku, czy w Toruniu. Zawsze podchodziłem do młodych zawodników ze szkółki i wszystko i gdzieś tam im tłumaczyłem, jakie błędy popełniałem i mnie słuchali. Później bodajże w 2012, chyba 12, czy 13, czy 15 roku zrobiłem licencję instruktora sportu żużlowego, jeszcze jako czynny zawodnik, ale po prostu sobie ta licencja leżała w szufladzie. Na pewno się zastanawiałem, co człowiek może po 21 latach zawodowego sportu robić dalej. Bo w cudzysłowie jesteś kaleką życiową, bo przez całe życie praktycznie swoje jeździłeś na żużlu. Byłeś tylko jak gdyby wspatrzony swoją działalnością, swoją jak gdyby życiową, jeżeli chodzi o zawodowy byt, gdzieś tam w innej pracy. Więc bardzo się zastanawiałem, co będę robił po kontuzji, ale przepraszam, po zakończeniu kariery, ale w 2015 roku, gdy zakończyłem swoją przygodę z żużlem, odezwał się Jacek Gajewski, ówczesny menadżer Apatora Toruń i zaproponował mi współpracę, czy bym nie chciał się objąć trenera szkółki młodzieży dla Torunia. Po dwóch, trzech rozmowach, bo jestem takim człowiekiem, że najpierw lubię sobie porozmawiać, za co będę odpowiedzialny, co będę robił, jakich będę miał ludzi do współpracy. Zgodziłem się na to i z tego miejsca się bardzo cieszę, że Jacek Gajski gdzieś tam mnie wypatrzył i jak gdyby otworzył mi tą furtkę na tą trenerski byt w żużlu. Czy się sprawdzam, czy nie, to już nie mnie określać. Jeszcze jestem trenerem, więc czas pokaże, jak to wszystko wyjdzie. No, pamiętam, jak objmowałeś grudziąckich juniorów i jakby była mowa w mediach, że kilku lat potrzeba, żeby to wszystko zbudować od podstaw i tak dalej. Teraz jesteś menadżerem ekstraligowej drużyny, więc nie będziemy rozmawiać, czy się nadajesz, bo to chyba mówi samo za siebie, ale zadam a propos tego właśnie pytanie do ciebie, bo wiadomo, że wsiąkałeś w ten grudziącki zespół. Tam trafiłeś chyba w 2018 roku, o ile dobrze pamiętam. Tak, w 2018 roku, bodajże od 1 maja 16-17 byłem w Toruniu, miałem 3-4 miesiące przerwy i później właśnie od początku maja 2018 roku przejąłem szkółkę i młodzież w Grudziądzu. No właśnie, i skoro właśnie wsiąknąłeś tak, to poznałeś o podszewki, środowisko żużlowe w Grudziądzu, klub i tak dalej, to co oprócz tego jeszcze zadecydowało, że działacze zaproponowali tobie właśnie posadę menadżera na 2024 rok? Czy bycie od wielu lat tam to było tyle, ile trzeba było wnieść? Czy a może dzieliłeś się z nimi już jakimiś spostrzeżeniami wcześniej? Gdzieś coś zaszczepiłeś im bakcyla? No to już chyba pytanie do pana prezesa Marcina Murawskiego, bo on jest decydentem, on wybiera sobie ludzi do współpracy. Na pewno wpływ na to miało, tak mi się wydaje, wpływ na to miało to, że zostałem menadżerem w tym roku, bo to, że widział moją pracę z młodzieżą gdzieś tam z roku na rok, jak gdyby coraz większe gdyby moje zaangażowanie, większą jak gdyby swobodę pracy z młodzieżowcami, no i nie ukrywajmy, nie lubię tego mówić, no ale gdzieś tam wyniki sportowe też poszły za tym, bo mamy juniorów, których już nie musimy kupować, gdzie zawsze Grudziądz musiał kupować juniorów. A druga sprawa, też już jak gdyby wypożyczam na lustrzydłem juniorów do innych klubów, więc tych juniorów mamy naprawdę dosyć dużo i jak gdyby
to na pewno też miało wpływ na to, że jak wspominałeś, poznałem się to środowisko i po prostu prezes zdecydował, że warto mi je zaufać. A propos tych juniorów, to aż korci mnie zapytać, czy skoro w zeszłym roku Kevin Małkiewicz zgodził się wystąpić na pożyczeniu we Wrocławiu tylko wtedy, kiedy Robert Kościecha byłby przy nim, to czy ty się zgodziłeś objąć posadę menadżera w Grudziądzu tylko kiedy Kevin Małkiewicz będzie jeździł w podstawowym składzie? Nie, na pewno była sytuacja tego typu, że jak w tamtym roku, wracając do pytania, w tamtym roku chodziło o Wrocław, to ojciec z Kevinem powiedzieli jedną rzecz, że bez mnie się nigdzie nie ruszali, tym bardziej, że nie mieli jeszcze wtedy żadnego mechanika na swoim etacie i jak gdyby ja pomagałem przy sprzęcie, ale też wiadomo, jako trener wiedzą i wszystkim. Zostałem menadżerem w tym roku, na jesień przy pierwszych treningach od razu mam czterech zawodników, którzy będą walczyć o dwa miejsca w składzie rezerwowego. Było powiedziane, że nikt nie ma tu pewnego miejsca w składzie, ja tu jestem takim, to na pewno nie patrzę na nazwiska, tylko po prostu na daną dyspozycję w danym momencie zawodnika. No dobrze, ja jeszcze zostając przy tej trenerce, to korci mnie, bo z tego względu, że ty się nie chcesz chwalić, a ja z kolei siedzę w Stanach i ta kultura wymusza na mnie, żebym mówił ludziom, co tak naprawdę jest wartościowego we mnie, więc zapytam ciebie w ten sposób. Gdyby na przykład Janusz Ślączka nie odszedł z GKM-u Grudziądz, więc nie byłoby tego etatu, nie czekałby na ciebie, ale chciałbyś zostać trenerem innej drużyny ekstraligowej albo drugiej ekstraligi i rozsyłałbyś swoje CV, to co byś napisał w rubryce zalety Roberta Kościechy? Nic. Nic bym napisał, bo nigdy takiej rzeczy nie robiłem. To, co wspominałem prędzej o swoim... To będę robił, jak skończę swoją przygodę z żużlem. Środowisko żużlowe jest tak małym środowiskiem, że każdy widzi, jaką tą pracę wykonuje. I tutaj chyba nie muszę na papier to przelewać. Jeżeli ktoś widzi moją dobrą pracę, jest z niej zadowolony, no to myślę, że wtedy by zadzwonił. Ja po prostu na pewno, gdybym nie doszedł do porozumienia z Grudziądzem, na pewno bym nie dzwonił po klubach i się nie pytał, czy ktoś ma dla mnie pracę. Myślę, że bym po prostu poczekał. Może bym związał się z jakimś zawodnikiem, może bym coś porobił, ale no, bym nie siedział na telefonie i nie dzwonił do prezesów, czy by mnie zatrudnili. To akurat nie jest tak w moim stylu. Jest głupio mówiąc, taką sytuację miałem właśnie w 2016 roku, pod koniec mojej pracy w Toruniu, gdzie Toruń wymagał ode mnie, prosił, jakbym chciał, że o przedłużenie jak gdyby kontraktu, żebym swoją jak gdyby CV-kę napisał i plan na 5 lat swojej pracy z młodzieżą, to po prostu nie otrzymałem nawet pustej kartki, po prostu nie zrobiłem nic takiego. Czyli jakby odpowiadając na to pytanie w rubrykę zalety wpisałbyś skromność, tylko pytanie, czy to by nie podważyło sensu w ogóle tego wpisu. No dobrze, to przejdźmy w takim razie, Robercie, do sezonu 2024. Do tej pory, wiadomo, zajmowałeś się, jak już powiedzieliśmy, młodzieżą, ale nie tylko tę grudziąską czy w Toruniu, ale przy juniorskiej kadrze też pracujesz. No ale teraz przyjdzie tobie pracować ze starymi koniami, które często myślą, że wiedzą lepiej, mają swoich własnych doradców, wydaje się nieco mniejszą umiejętność słuchania niż w przypadku młodego na rybku, głodnego wiedzy. Jak bardzo, powiedz, czy myślałeś o tym w ogóle, jak bardzo będziesz musiał się przestawić mentalnie, jeśli chodzi właśnie o tą twoją nową funkcję w zespole? Na pewno prowadzenie młodego zawodnika, który przychodzi do mnie, czy nawet jak przyszedł dwa lata temu Kasper Putra do nas, do zespołu, gdzie to był ostatni junior, który na razie jest zakontrolowany jako junior. Są to chłopacy młodzi, gdzie mają większy respekt do trenera, do osoby, która ich prowadzi. A na pewno coś innego jest, jak ma się pod sobą, czy jest na Doyle'a, który jest mistrzem świata, czy Max Afrika, czy no Jamon jest też młodym zawodnikiem, czy Vadim Tarasenko troszeczkę jest takim jakby średnim zawodnikiem. Na pewno dotarcie do tych zawodników, do zbudowanie sobie jak gdyby autorytetu i wytłumaczeniu paru zasad, na pewno niektórym zawodnikom się może nie podobać, bo to jest normalna rzecz. Jak wspominałeś, że każdy już ma swój cykl jak gdyby i gdzieś tam może to mu się nie podobać i na pewno to jest coś innego niż z młodym zawodnikiem. Bo z młodym zawodnikiem jest proste, no.
przyjmuję go do szkółki, go mam przez parę lat i jak gdyby no, on wie, jakie ma są zasady i realnie on musi się podporządkować pod jak gdyby moje jak gdyby cykl treningowy, czy moją myśl trenerską. Mm. Dostaję już oszlifowany, powiedzmy, diament zawodnika, ale nie do końca jakiś tak zawodnika. Byliśmy na obozie dwa tygodnie temu w Hiszpanii. Zrobiłem parę spotkań, wytłumaczyłem zawodnikom, jak bym chciał, żeby to wyglądało. Ja jestem też takim zawodnikiem, gdzie nie może zawsze ręką stół uderzę i chcę mieć 100% jak gdyby swoją władzę i w ogóle nie zgadzam się z żadnym opinią zawodnika. Ja zawodnika każdego zawsze wysłucham i wyciągnę jak najlepsze wnioski. Nieraz są sytuacje, że też popełniam błędy, jestem człowiekiem i nieraz do tego błędu też się przyznam i z zawodnikiem porozmawiam i wejdziemy, zrobimy jakiś kompromis i pójdziemy w dobrą stronę. No, każdy z człowiekiem się myli, więc tu nie ma problemu. Dlatego takie spotkania, które miałem jeszcze w miejsce w Hiszpanii, gdzieś bez prezesu, bez sponsorów, tego sztab szkoleniowy, fizjoterapeuta nasz, który będzie współpracował, Piotr Lutowski, Sławek z marketingu, Rafał Wojciechowski kierownik i wszyscy zawodnicy byliśmy w swoim gronie. Ja powiedziałem mniej więcej, jak to wszystko będzie wyglądało na meczach, na treningach. Wiadomo, tych spotkań będzie coraz jeszcze więcej, ale zbudowaliśmy sobie fajnie takie jak gdyby porozumienie, które każdy mniej więcej będzie wiedział, co od kogo może oczekiwać. I jeżeli ja mam szacunek do zawodnika, czy do młodego, czy starszego zawodnika, tak samo to ja ten szacunek wymagam do siebie, do osób współpracujących z klubem, ponieważ no, to jest ciężki sport. No. Na razie problemów nie ma takich za dużo, ale za chwilę problemy się zaczną, bo to jest normalna rzecz i te problemy będziesz jak najszybciej rozwiązywać. Tak jest. Oni mają szczęście, że już nie ma pasem, bo ja jeszcze pamiętam, a raczej moje udo, tę chorągiewkę świętej pamięci Jana Grabowskiego za te złe wychodzenie z łuków. Przejdźmy w takim razie do składu tego zespołu. Tutaj mam kilka nurtujących kwestii. Nie będę pytał o to, kiedy miałeś propozycję na stole, kiedy odchodził Janusz Szączka, to mnie nie interesuje. Co mnie interesuje, to czy zdążyłeś, jak transferowali cię na pozycję menadżera przyszłego, zdążyłeś mieć jakiś wpływ na decyzje dotyczące składu na ten sezon? Na pewno miałem wpływ na to, żeby został Kasper Pruda na pozycji 24. Nalegałem bardzo pana Marcina Morawskiego, prezesa, żeby po prostu dać mu, zaufać mu jeszcze, ponieważ od 2 lat naprawdę podnosi swoje umiejętności w Grudziądzu, a na Grudziąckim też naprawdę się bardzo dobrze spisuje. Bardzo chciałem mieć Jasona Doyle'a. Swoje inną Maxi wiadomo, że zostawia ta Tarasenko i zostawała jedna jak gdyby pozycja i z tą pozycją z panem Marcinem Morawskim jak gdyby rozmawialiśmy, kogo był lepszy dla zespołu. Wyrwaliśmy Jamona i na tą chwilę dla atmosfery. Widzę, że to jest bardzo dobry wybór. Oby to się przerzuciło na tor. Nawet był we wrześniu u nas na treningu przed sezonem i naprawdę nawet pokazałem mu jedną ścieżkę. Sam był zdziwiony, że, no, że ja jednak pokazałem mu tą ścieżkę i lepiej mu się jechał, nawet to wspomniałem na obozie. Więc na pewno cieszę się, że nie dostałem jak gdyby całego składu od razu, ale miałem gdzieś tam już jakiś wpływ mniejszy, na pewno nie pełnego składu, no, ale mniejszy i cieszę się z tego, że po prostu z prezesem mogliśmy sobie usiąść i tę kwestię jak gdyby no, wybrać. Rozumiem. Nasz odcinek o GKM-ie Grudziądz już wyszedł. Jeżeli jeszcze nie miałeś okazji, to wyślę ci link do niego. W każdym bądź razie w tamtym odcinku, i to nie jest, to jest wazelina, ale nie jest zbędna, ja postawiłem tezę, że ten mocno kangurzasty skład GKM-u na ten sezon dla mnie jest takim trochę czarnym koniem. Wiadomo, że serce bije za Zieloną Górą, bo Beniaminek i tak dalej. Fajnie by było, gdyby w końcu się Beniaminek utrzymał, ale widzę sobie po tym GKM-ie wielki potencjał w tym zespole, chociaż na ile on zostanie uwolniony, to oczywiście tor i różne inne sytuacje sprzyjające pokażą. Pytanie do ciebie,
skoro właśnie masz w zasadzie dwóch najlepszych, nie licząc Jacka Holdera, żużlowców z Antypodów, pytanie, czy nie kusiło właśnie zamiast Jasona, czy była, Jamona Lindsaya, przepraszam, nie była jakaś inna opcja, na przykład Piotr Pawlicki, żeby go podebrać Falubazowi, czy też Przemo, żeby jednak wrócił, czy to było jednak za wcześnie? Nie, no Przemek był w klubie już parę lat i gdzieś tam na tą chwilę, na ten sezon ta opcja w ogóle nie była brana pod uwagę. Tak samo z Piotrem Pawlickim nie było. Były zapytania do Jarka Hampela, no ale Jarek wybrał opcję z Zielonej Góry, więc to też... Nie ma szczęścia. To nie jest... No tak, powróci do Zielonej Góry. Żużel to nie piłka nożna, gdzie na każdej pozycji możemy sobie z całego świata wybierać po kilku zawodników. Tu mamy jak gdyby okrojony ilość zawodników i też zawodnicy kiedyś jeszcze częściej troszeczkę zmieniali kluby po parę lat temu. Dzisiaj już wszystkie kluby są ustabilizowane finansowo mniej więcej, więc kluby już gdy wiedzą, że się utrzymają w Ekstralidze, podpisują kontrakty na następny sezon, dogadują się, więc ciężko jest naprawdę wyrwać niektórego zawodnika. My jako klub się cieszymy, że mamy taki skład, jest marc sezon 2024 i myślę, że właśnie ta trójka kangurów, też jeździłem kiedyś w tym grupa trójka kangurów, bardzo się z tego cieszę. Tak myślę, że to będzie taki troszeczkę australijski luz, taki jak ja lubię, czyli troszeczkę nie maksymalna presja, tylko troszeczkę luzu, tak pod koło, ale żeby po prostu oni też troszeczkę poczuli luzu. No wiadomo, każdy chce wygrywać, każdy chce zdobywać punkt i takie wszystkie rzeczy, te wszystkie rzeczy, ale no najważniejsze to jest to po prostu, żeby nie naciskać się za bardzo, nie za bardzo duża presja. Rozumiem. Jeszcze dopytam cię o Jamona Lindsaya, bo w tym odcinku o GKM-ie mówiliśmy sobie z Patrykiem, że to jest zawodnik, który wiadomo, wszedł, zrobił furorę, jak zastąpił Brady'ego Kurca, to robił naprawdę fajne średnie w tych pierwszych sezonach dla Leszna. I potem jakby ten sufit się zawiesił na tej samej odległości dla niego. W zeszłym roku jak i Kołodziej i Zęgota byli kontuzjowani, że o Chrisie Holderze nie wspomnę, no to widać było, że ten Jamon tam jest ten błysk dalej, wszystko to się gdzieś trudne po polsku słowo w nim. Proszę powiedzieć, jest jakaś recepta na to, jak tego zawodnika odblokować, czy masz jakieś tutaj a propos tego... receptę jakąś? Recepty nie ma, ja jestem lekarzem, żeby receptę wypisywać, to nie jest tak łatwo, że się pisze receptę, proszę i jedziemy, tak? Na pewno Jamon rozmawiałem z Jamonem i on chyba sam potrzebował zmiany otoczenia, on już po prostu w tym Lesznie za długo był, za dużo, to trzeba przyznać, że on jako 16-17 lat przyjechał do, czy 18-17 przyjechał do Polski, mieszkał cały czas w Polsce, tam ci sami ludzie. Nieraz zawodnik potrzebuje oddechu, innego powietrza w cudzysłowie, innego otoczenia ludzi. I on sam to powiedział, że on potrzebuje. I myślę, że to mu taki da bodziec duży do jeszcze większej pracy, mobilizacji i chęci jazdy, bo to na tym jest polega. On sam powiedział, że już w Lesznie wszystko w cudzysłowie osiągnął. Zdobył 3 razy mistrza Polski, czy 4 bodajże, no gdzieś tam już się wypalił po prostu i potrzebował bocznego, bo sam szukał gdyby klubu, który, żeby odejść jak gdyby z Leszna, my byśmy zainteresowani, więc bardzo fajnie, że do nas dołączył. Tak jest. Ile tych wielkopolskich ziemniaków w końcu można jeść i jeść? Tyle jeśli chodzi o GKM Grudziądz. Zanim się rozstaniemy, Robercie, to mam 2 do ciebie pytania a propos właśnie zupełnie innych drużyn niż Grudziądzko. Pierwsze pytanie to standardowy u nas zestaw, kiedy robimy sobie analizę przedsezonową z jakimś danym menadżerem klubu. Poprosiłbym ciebie, abyś ocenił siłę jednego z rywali grudziąckiego zespołu w tegorocznych rozgrywkach, ale żeby to było pytanie kompletnie bez żadnego podtekstu, to nasi widzowie widzą na ekranie teraz od 1 do 7 zespoły, które masz do wyboru, więc powiedz proszę mi jedną z tych liczb i zobaczymy, co masz do powiedzenia na temat tego danego, tej drużyny. No to niech będzie nielubiany dla sportowców 4. Leszno. Przyjrzyjmy się Unii. I tego zespołu nie chciałem. Żeby nie było, tak jest. To jedziemy po dłużej z nimi.
Nie może po dłużej. Na pewno bardzo mocno utytułowany klub od paru lat, nieschodzących, znakomity trener Piotr Baron, fajnie poukładany klub. No gdzieś od dwóch, trzech lat już zaczęło się dziać, że gdzieś tam Teleszno nie zdobyło tego mistrza, zaczęli zawodnicy odchodzić z klubu. Nie wiem, jaka jest przyczyna, ale na pewno bardzo mocny zespół, jeżeli chodzi o ostatnie parę lat. Przychodzi do nich nowy trener Rafał Konieski, dobry znajomy, gdzie mam dobry z nim kontakt cały czas. Dla niego to w ogóle będzie jak gdyby od początku na dużą wodę rzucony, ponieważ to jest jego pierwszy sezon jako trener taki oficjalny, bo też pracował we Wrocławiu, ale to tam sporadyczne były pomoc dla juniorów, więc na szeroką wodę Sławek Kryją przychodzi bardzo dobry menadżer do klubu, więc na pewno bardzo poukładany klub, jeden z teorii z technicznych łatwiejszych torów, ale bardzo trudny tor do dopasowania się do nawierzchni ma dwa, trzy miejsca specyficzne na torze do wyprzedzania, które oczywiście mniej więcej wszyscy wiedzą, ja zawodnikom z wszystkim tłumaczę i tak niektóre zawodnicy popełniają tam błędy, ale na pewno bardzo trudny tor do bardzo trudny tor do dopasowania się, jeżeli chodzi o nawierzchnię i o linię jazdy, bo gdy się dopasujesz na start, ciężko jest prędko jest złapać to odwrotnie, więc naprawdę trzeba być bardzo dobrym zawodnikiem, żeby od początku do końca być to potrzeba robić korekty. Jak się ich nie robi, to się przyjeżdża z tyłu. Jedynym zawodnikiem od paru lat, który tam nie ma problemów, jest Janusz Kołodziej. Czy jest twardo, czy przyczepnie. On się może pomylić tylko raz. No dokładnie. Ostatnio oglądałem finał z 2002 roku Mistrzostw Polski Juniorów, gdzie tam Janusz jechał i jeszcze nie wiedział, że będzie kiedyś liderem i legendą tego klubu, ale niesamowite, jak już wtedy idealnie te kąty pokonywał. A w takim razie zapominamy o waszej zażyłości z Rafałem Okoniewskim i gdybyś tak na chwilę stał się kibicem, ale takim, który właśnie tak jak my tutaj na kanale, patrzy sobie na te liczby, widzi kto tam jedzie, widzi jaka juniorka, jaka druga linia, czyli ty U24 i ten jeden z seniorów, który nie prowadzi parę, no i ci główni grajkowie, to gdzie ci intuicja, może o, tak liczby z głowy podpowiadają, gdzie Unia Leszno ma szansę w obecnej sile, mając za atut ten właśnie tor domowy, który ich bezwzględnym powinien być w tym roku, gdzie ich widzisz? Na co to ci wszystko wskazuje? Gdzie bym widział ich? Na którym miejscu? Mm-hmm. Na pewno pod wami, nie? Prawda? To chciałem właśnie powiedzieć i to chyba wystarczy, nie? Lepiej niech liczby nie mówią, bo nie będę mówił liczby, żeby później kibice mnie tam gdzieś nie zadźgali w Lesznie albo coś. No, chciałbym, żeby Grudziądz był przed Lesznem i to będzie duży sukces dla Grudziądza. Tak jest. No to jeszcze na zakończenie w takim razie ostatnie pytanie do ciebie a propos formacje juniorskie w tej Ekstralidze. Oprócz lubelskiej, no bo tam wiadomo, że jest ten Bańbor, który zwłaszcza pod koniec zeszłego sezonu zaczął w końcu jechać niezłe punkty i to wyglądało. No i Wiktor Przyjemski, czyli najgorętsze nazwisko, które przychodzi. Oprócz tej formacji, jaką uważasz za najgroźniejszą dla swoich podopiecznych, czyli na ten moment pewnie Kacper Łobodziński i Kevin Małkiewicz? No i jeszcze jest Janek Przanowski, więc ta ludowa się trójeczki tak jest. W odwodzie jeszcze jest Kacper Warguliński. Ja się cieszę z jednej rzeczy, że od dwóch, trzech lat grudziący młodzieżowcy nie są spisywani w biegach młodzieżowych na przegraną 5-1. I dwa lata temu już pokazywali fajne jazdy, a w zeszłym roku generalnie w większości biegów były wygrywane w grudziący albo remis. Więc to bardzo się cieszy, wygrywali też z seniorami. Na pewno Damian Latajczak i Mencel Antoni, którzy są z Leszna, zwłaszcza Damian Ratajczak, nie pokazał swojego potencjału całego, który drzemie w nim czy dwa lata temu, jak jeżdżąc, to tamten rok miał powiedzmy średni i tutaj też na pewno myślę, że Leszno będzie miała dosyć mocnych juniorów, a zresztą generalnie wszędzie gdzieś tam jest po jednym juniorze, jest w Gorzowie, jest Oskar Paluch, w Zielonej Górze duży znak zapytania.
Oskar, Kurysz, czy tak Sadurski. Są to zawodnicy, którzy Kurysz jeszcze nie idzie nigdy w Ekstralidze, więc zobaczymy, jak to będzie. Sadurski już troszeczkę pojeździł w Ekstralidze, więc na pewno też będzie ciekawa para młodzieżowa. No, Toruń duży znak zapytania, Wrocław, no, Jakub Krawczyk, no, potencjał ma, zobaczymy, jak się sprawdzi we Wrocławiu, więc też mają innego chłopaka dobrego. W Częstochowie totalna młodzież, gdzie w tamtym roku jak gdyby obijała się o tą Ekstraligę i są tu bardzo młodzi chłopacy, więc to też duże znak zapytania, jak to będzie wszystko wyglądało. Więc no, chyba ten motor Lublin jest taki najmocniejszym, a reszta ja mam Ekstraligi, jeżeli chodzi o zdobycze punktowe i tego od nich oczekuję, ponieważ już gdzie tam Kevin troszeczkę pokazał swojego pazurka w Ekstralidze, no na Kasperu można już troszeczkę więcej liczyć, chociaż oni nie mają pewnego miejsca w składzie. Janek Krzanowski bardzo dobrze jeździł w półfinałach DMPJ-ów, czy w zawodach Nice'ach, pod koniec miał kontuzję, ale naprawdę bardzo dobrze się spisywał, więc drzemie w niego też duży potencjał, więc ma fajnych juniorów i myślę, że będą spełniać oczekiwania moje i klubu. Oby, bo jak nie, to pasem. Jak patrzę sobie na statystyki z zeszłego roku, to rzeczywiście dobrze mówisz, bo w biegach juniorskich wykręciliście średnią 3-0, czyli na remis te biegi były ogólnie jechane, chociaż właśnie, tak jak też powiedziałeś, w Grudziądzu było o wiele lepiej niż na wyjazdach, więc życzę przede wszystkim, żeby ci juniorzy lepsze punkty z wyjazdów przywozili, żeby te kangury złapały wszystkich, ale tak fajnie właśnie, pod łapę i razem z Wadimem i Kasprem, żeby zaprowadzili was do dobrego sezonu, bo te siódme miejsca trochę się nudzą, muszę powiedzieć szczerze. No, nudzą się, ale jesteśmy w Ekstralidze od 10 lat, więc na pewno się nudzą, każdy chce coś więcej. Ja nie jestem trenerem, który mówi, co, jakie miejsce bym chciał mieć. Ja bym chciał, żeby zawodnicy moi dobrze jeździli, dobrze się bawili, żeby sezon był bez kontuzji, to jest najważniejsze, a wtedy coś można go fajnego zrobić. I tym optymistycznym akcentem chciałbym ci serdecznie, Robercie, podziękować za debiut twój w naszym kanale. No i oczywiście życzę wszystkiego najlepszego w tym debiutanckim ekstraligowym. Jak najmniej włosów rwanych z głowy, jak najwięcej momentów szczęścia. Dziękuję bardzo i pozdrawiam ciebie.